Chcesz, że tam na dole ktoś był ostatni? Nie, już nikogo nie było. Dobra. I teraz jeszcze to, co do ostatnich spalinów. A, żeby nie było. Widzieliście, jak wygląda praca na nogach. Praca na nogach to podstawa, to co zawsze mówię. Wszystko zaczyna się od nóg. Tak jak w filmach starych kung fu. Oddech, energia życiowa, czyli oddech to jest właśnie ta energia życiowa. Cała siła, wszystko, co myśli, to uderzenie, świerc, cala, to wszystko od nogi. Cała siła idzie od nogi, całe ciało uderzamy, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, podejście do przeciwnika, wszystko zaczyna się na nogi. Obrona, odejście też. Uderzamy całym ciałem, bronimy się, odprowadzając siłę ciosu. Macie jedno życie, jedno zdrowie i jak najbardziej o to dbajcie. Nie jest kozakiem ten, kto kurwa więcej przyjmie. Bo ja przyjmę więcej, bo ja kurwa zajebistą walkę, bo wszyscy się cieszą, bo widzą krew. Tylko kozakiem jest ten, kto mądrze boksuje, a później sobie dalej kurwa układa życie. No, kolejna rzecz. Teraz tak jak niektórzy tutaj jeden z drugim sparingi robią. Znacie się z coś takiego, no a na przykład robicie sparing gdzieś w innym klubie z kimś, czy na jakiejś walce, nigdy nie ma lekceważenia przeciwnika. Bo ja z nim już dwa razy sparowałem, czy dwie walki miałem i za każdym razem wygrałem. Nie ma tego, czegoś takiego. I co z tego, że wtedy w nim wygrałem? Minęło ileś czasu i ty jesteś już kimś innym i on już jest kimś innym. Tak samo jak na przykład nie ma porównywania siebie do kogoś. Bo on jest lepszy na treningu nie ma, że ktoś jest lepszy ani gorszy. Na treningu macie siebie jeden drugiego wspierać. Jeden drugiego ciągnąć do góry, a nie, że rywalizować są. Tu masz kurwa, patrząc do lustra, po treningu zajebiście. Dzisiaj się czegoś nauczyłem. A tu nawet nie chodzi tyle, żeby się czegoś nauczyć, tylko moim zdaniem, ja mam taką filozofię, też taką trochę jak Bruce Lee, najważniejsze to poznać swoje ograniczenia. Nie wszyscy będą umieć wszystko. Nie ma opcji, każdy jest inny, każdy to, co zawsze mówię, ma inne cechy psychofizyczne i staram się do każdego indywidualnie podejść, ale najważniejsze, żebym poznał swoje ograniczenia. Żebym poznał sam siebie, swoje ciało, swoją psychikę i widział, co mi zajebiście wychodzi, a co mi nie wychodzi. I to, co zajebiście wychodzi, szlifować jak najbardziej, a to, co mi nie wychodzi, kurwa, jak w filmie, czy jak w szachach, oszukać, podpuścić go. Tak? Jak się czujecie? Kto zostaje po tym? Ci, co zostają? Tam? Zostajesz na drugi? Kolego, ty mi na następny trening przyniesiesz badania, tomografię głowy i narkotesty. Dobra, a reszcie dziękuję.